Robię an exciting class. Witamy wszystkich Witam, na drugiej zmianie. Będzie podobna lekcja o praktycznych rzeczach bardziej. Dzień dobry. Dzisiaj się dowiedziałam, że rosyjskie słowo dla słowa zombie będzie zombie. I ja się czuję jak zombie. Bo miałem dwie noce, spędziłem dwie noce, kiedy mało spałem. I dzisiejsza lekcja będzie w idealnych warunkach dla medytacji. A więc zamknijmy oczy, usiądźmy równiutko i pomyślmy o tym, dlaczego tu jesteśmy. Może macie jakieś problemy, trudności w życiu, wyzwania i szukasz odpowiedzi. Dedykuj każdą sekundę tych zajęć, na to, żeby być zdolnym medytować, by nauczyć, jak rozwiązywać swoje problemy i pomóc innym zrobić to samo. I otwierajcie oczy. Oczy wielko powtarzać. Powtarzam po rosyjsku. Możesz mówić po angielsku. Ciekawe, a ile tutaj jest rosyjskojęzycznych ludzi? Ciekawa jestem. Nie będziesz mogła policzyć, kochanie. Okej. Okej, pójdźmy dalej i rozpoczęliśmy tego, jak przygotować się do medytacji. Let's just probably review this six preliminaries, right? Six. I jeden z ważnych punktów to, a propos, powtórzmy wszystkie te sześć warunków do tego, by medytować. Jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Będziemy studiować ten tradycyjny tybetański proces i on działa dla ludzi. I ja mam taki kontakt osobisty z tybetańską kulturą, ale z tego nie zależy od tybetańskiej kultury. Wszystko tak naprawdę zależy od twojego umysłu. Jeżeli jesteś człowiekiem, to masz umysł, świadomość. Możesz natrenować go za pomocą medytacji. Po tym kursie, ja mogę o tym powiedzieć, tak? Po tym kursie ja będę pracował dalej z ludźmi. W praktyczny sposób. Żeby nauczyć się, jak medytować w XXI wieku. I to wszystko będzie na współczesnym języku. Żadnego nie będzie, to będzie po prostu wszystko o medytacji. I ten kurs będzie super możliwością poznać te idee i dalej przejdziemy na bardziej praktyczny poziom, jak stosować w codziennym życiu, bo inaczej nie będzie żadnych zmian, nieważne co robisz. Nie będziesz stawał się lepiej, twój umysł. Jeżeli będziesz pracował, to twój umysł będzie stawał się bardziej jasny, dostaniesz możliwość rozwiązywać problemy osobiste, biznesowe, być bardziej kreatywnym i będziesz mógł rozwiązać jakiekolwiek zadanie, jeżeli będziesz głęboko medytował. Nie ma żadnej magii w tym. Nie ma nic tajemniczego w tym. Jest
proste nauki, bardzo jasne, możesz zobaczyć to w przyszłości. I myślę, że w moim życiu, w ciągu życia mojego syna albo córki, ta medytacja stanie nierozłączną częścią ich życia, moich dzieci. Jeżeli robisz coś, co wymaga wysokiego poziomu umiejętności i koncentracji, może jesteś lekarzem albo biznesmenem, jakimś akademikiem, to tak naprawdę nawet na osobistym poziomie dla ciebie możliwość widzieć swoje. To będzie pomagało rozwiązywać wam swoje osobiste problemy. Na otwartych zajęciach mówiliśmy o wszystkim tym. I teraz bardziej dostępne zrobiły się książki, których wcześniej nie mogłem czytać, które nie były dostępne. I tutaj mówimy o bardziej zaawansowanych materiałach. To dla ludzi Kiewo na tybetańskim. Dla dobrych uczynków w sercu. Jeżeli one się przeciągają, to znaczy, że masz nasiona, które wysadziłeś w przeszłości, bo teraz jesteś zdolny widzieć coś więcej w tym. I będziesz mógł stosować je w biznesie, rozwiązywać problemy osobistego charakteru od razu. Tutaj mówimy o bardziej wysokich rzeczach, o sferach, których nie możesz widzieć, o celach, których nigdy nie osiągałeś. To wymaga głębszego poziomu rozumienia. Jeżeli teraz ci się wydaje to trudne, to nauczymy się, jak medytować w taki sposób, żeby dostawałeś szybkie rezultaty. Dlatego zostawaj się z nami. Na tej lekcji będziemy uczyć się siedmiu komponentów, składników, dlaczego one są nam potrzebne. I Bill już powiedział, że chcecie się nauczyć koncentrować, cokolwiek robisz. I sześć przygotowawczych kroków i siedem składników, których zaraz pokażemy, pomogą ci polepszyć jakość twojej medytacji. Czy możesz bez nich medytować? Tak, oczywiście, zamknąć oczy. Ale jeżeli będziesz robił je, to jest jak rozciąganie przed treningiem albo ćwiczenia przed śpiewaniem albo graniem na piłkę. No bo nie wiem, co tam lekarze robią, zanim zaczną operować. Może piją kawę? Może śpią albo piją kawę? Wtedy czuję się bardziej potknięty. Są ludzie, ja nie jestem wśród nich, ale wiem, że dla Billa jest bardzo ważne wiedzieć, skąd jest ta informacja, kto jest autorem, skąd pochodzi, czy można im ufać, czy nie. Chcemy powiedzieć, że to nie jest tak, że my wymyśliliśmy albo Gershwin Michael. Te rzeczy są z znanego utworu Lamrim Ciemowiek, księga o krokach do oświecenia. I ona została napisana przez znanego autora, który napisał bardzo dużo księg. On się nazywał Jetson Kappa.
should we tell them his dates because they will know all our passwords? Powiedzieć, jakie są daty jego życia, bo będą wtedy wiedzieli hasła. Wiesz, Michael już o tym mówił. Na przykład na siłowni rzeczywiście to jest moim hasłem, żeby otwierać drzwiczki w przybieralni i u wielu uczniów data urodzenia jest hasłem. Ten Kappa urodził się w 1357 i zmarł w 1419 roku. Koniec. Teraz wiecie, znacie PIN kod do mojej karty. Tak, księga, wielka księga o krogach do oświetlenia. On naprawdę tam cytuje inną księgę, modlitwę Samanty Bhadry. To jest to, o czym wcześniej nie widziałam. Pewnie w 7 składnikach pewnie była jeszcze jakaś księga. I tak naprawdę krótko nazwijmy te 6 przygotowawczych kroków. A potem będziecie mogli zrozumieć, kiedy powinny pojawić się 7 składników. Wyobraź sobie, że postanowiłeś pomedytować. To bardzo łatwe. Nie ma w tym nic trudnego. Nie ma się odnośnie wszystkich tych list. Najpierw coś robić. Wiesz, sprzątasz się trochę w pokoju. Może być nawet po prostu symboliczna praktyka. Ty nie chcesz mieć więcej problemów w życiu, dlatego oczyszczasz swoją ścieżkę do szczęścia. Może to coś być na twojej drodze. Drugi krok. Robisz jakieś, przenosisz ofiary i potem siadasz na poduszkę do medytacji albo na krzesło. I jest żart. Dlaczego nie warto siedzieć na krześle, bo w drewnich Indiach nie było krzesła, ale nie ma nic strasznego w tym, jeżeli będziesz siedział na krześle. Jeżeli jesteś w siedzibu, to dobry pomysł siedzieć na krześle, bo bardzo ważne nie zaszkodzić sobie i swojemu cennemu zdrowiu. Jeżeli nigdy wcześniej nie medytowałeś, to nie próbuj wziąć klasyczną pozę lotosu. Zamykasz swoje oczy i myślisz o wyzwaniach, problemach, tak jak my zrobiliśmy na początku. Myślisz o tym, że ponad te problemy, już jesteś na tej drodze i możliwe, że w jakiś sposób będziesz mógł pomóc innym ludziom wytrzymać ich problemy, ich cierpienia. I później wspominasz kogoś, kto jest bliski dla ciebie, partner, dziecko, twój nauczyciel, ktoś, kogo odbierasz jako człowieka, który może cię czegoś nauczyć i ci pomagać. I dalej, 5 krok. On się nazywa zebrać siłę dobrych uczynków i oczyścić przeszkody. I tutaj mówimy, zapomnijcie o tym, porozmawiamy o tym na następnej lekcji. Ale to jest bardzo ważne tak naprawdę. My wszyscy mamy przeszkody do medytacji, większe czy mniejsze. Ale to jest super praktyka, jak zatrzymać te przeszkody do medytacji. To rzeczywiście zwiększa jakość twojej medytacji w niewiarygodny sposób. Potem robisz 7 wyników i pod koniec prosisz o błogosławieństwo.
I to będzie szósty przygotowawczy krok, przygotowujący. I właśnie tu wielu ludzi się gubi, bo są przygotowujące kroki, jest siedem składników. Zacznijmy z pierwszego. Po tybetańsku. Chakpe, Chupa. Podczas twojej medytacyjnej kariery będziesz robił to każdego dnia. I zapamiętasz te nazwy. Nie martw się teraz o to. Największym wrogiem medytatorów jest hałas. W starodawnych źródłach był hałas. W moim przypadku to jest to urządzenie. Kolejnym problemem jest to, że możesz zbyt poważnie odbierać medytację i przez to też będzie ci ciężko. I podobały mi się tybetańskie nazwy, one zawsze mnie inspirowały. To dobrze mieć ten kontakt i mój pierwszy nauczyciel. Znałem go osobiście. To Khen Rinpoche. Logiczne, jako był w 3-letnim odosobnieniu. I ja bardzo dużo recytuję mantr w języku tybetańskim. Jeżeli posłuchasz uważnie, to możesz poczuć swoją więź ze światem tybetańskim. Kiedy wymawiasz jakieś słowa w języku tybetańskim, to będzie budzić twoje stare nasiona i coś będzie się działo z twoją świadomością. Bo te nasiona są, które czytaliśmy wcześniej i one wykiełkują wcześniej dzięki temu. Pewnie słyszeliście o tym, że są przeszłe życie i doświadczenie przeszłe życie. Martwcie się. Wcześniej będziemy was prosić uwierzyć w to, jeżeli nie uwierzycie. Ale w kolejnym kursie, w czwartym, będziemy robić we wrześniu. On to nazywa dowody przeszłych i przyszłych żyć. Jeżeli chcecie to powiedzieć, jeżeli chcecie postanowić dla siebie, przyjść do wniosku przyszłe życia, to jest fajny kurs po to, żeby go skończyć. I pewnie słyszeliście taką historię w Tybecie, kiedy znajdowali reinkarnację Lamy albo Ponchen Lamy było dziecko i jakoś je testowali, sprawdzali i byli różni kandydaci. To wszystko tak brzmi po tybetańsku. Na Zachodzie są przykłady dzieci, którzy wiedzieli o zeszłych życiach. Były takie przykłady, kiedy 5-letni dziecko opowiadało o czymś ze swojego zeszłego życia i one miały jakieś doświadczenia, przykłady. I ja też osobiście słyszałam takie przykłady. To było gdzieś na środkowym zachodzie. Czy w centralnych USA. Był mężczyzna, który pracował w filmach. Nie jako aktor, ale jako osoba za kamerą. Los Angeles, but it gets mentioned in academic literature
as a pretty clear example of a kid. Extraordinary knowledge of somebody else's life that was in no way related to. Nawet stan w akademickiej literaturze, kiedy dzieci miały jakieś przerodzone jakieś osoby z zeszłego życia, z którą takie dziecko nie miało żadnego kontaktu, nie mogło mieć kontaktu. I to jest dowód na to, jak na przykład to dziecko mogło znać informacje o tym człowieku z świata filmu, jeżeli ono mieszka w ogóle w innym miejscu. Jeżeli szukasz dowodów jako takich, to możesz przeczytać książkę napisaną profesorem Virgińskiego Uniwersytetu. On zebrał te dziwne rzeczy, niewiarygodne, które udowadniają, że twój umysł nie jest przyczyną, że to nie jest przyczyną twojego umysłu. To bardzo ciekawa książka. Który rozpatruje naturę umysłu. To oczywiście powinno odpowiadać twojej osobistej logice. Jeżeli nigdy siebie o to nie pytałeś, to trzeba zwrócić się do celu medytacji, o czym ona w ogóle jest, jak ty będziesz wykorzystywał te wszystkie nawyki, o których opowiadamy teraz, żeby popatrzeć na tę rzeczywistość, na rolę, na funkcję twojej rzeczywistości i robić się zdolnym, rozwiązywać swoje problemy i wszystkim. I mówimy o tym, że to jest możliwe, że jest sposób, i my planujemy studiować cały ten materiał, jak to zrobić. Medytacja jest tym narzędziem, które pomoże ci rozwiązać wszystkie problemy. Wróćmy do siebie w składniku. Chciałam powiedzieć historię, ale ją zapomniałam, którą. Siedem składników. Pierwszy. Zróbmy jeden po drugim. Spróbujemy robić je wszystkie. Pierwsze to ukłony przed świętymi istotami. Co to znaczy? O Boże. Ja pamiętam, kiedy byłam, myślałam o tym, że robić ukłony przed kimś to jakoś to wstyd. Wiemy, że na zachodzie i na wschodzie tradycje są bardzo różne. I my byliśmy w Japonii w grudniu i kiedy wróciliśmy stamtąd, to bardzo często tak robiliśmy pokłony. To było takie naturalne. I tam była taka świątynia. I tam był dziki jeleń rozmiaru psa. I ludzie kupowali. Karmę, żeby karmić tego jelenia i byli nawet sprzedawcy, którzy sprzedawali turystom karmę dla jelenia. I tak ciekawe, bo ten jeleń podchodził do ciebie i się kłaniał. W jaki sposób on się uczył to robić? To było tak wesoło, bo ty się kłaniasz jeleniowi, a on się kłaniał tobie. To było tak śmiesznie. Wszyscy Japończycy też tak robią. W zachodzie to nie jest częścią naszej kultury. I pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy widziałem, jak ludzie na zachodzie kłaniają się swojemu nauczycielowi. To było dla mnie bardzo dziwne. Ja pomyślałam, to jakoś źle. How you call it in English? Graven images or false idols. Idols, yeah. Not to create an idol. I was thinking, okay, this is the case. I never knew when I will use. O tym,
drugich religijnych służ idola dla siebie. I tak naprawdę tutaj w ogóle nie o to chodzi. Pokłony mogą być fizyczne, ale też mogą być mentalne. Ty myślisz o jakościach swojego nauczyciela, o cechach albo o cechach jakiejkolwiek osoby, która może ci pomóc, i myślisz o jakiejś cudownej cesze. Ja na przykład myślę o mądrości mojego nauczyciela, o jego uczuciu, o tym, że on nigdy się nie złości. Jak to działa? To jest twoja kawa medytacja. I ten pokłon przed świętymi istotami, to działa jak kawa medytacja na dobre uczynki twojego nauczyciela. I czy wszyscy wiedzą, czym jest kawa medytacja? To znaczy, że jesteś szczęśliwy, czujesz radość odnośnie dobrych uczynków twoich nauczycieli. I to wnosi więcej pozytywnej energii do twojej medytacji. I myślałem na przykład o tym, że Geshe Michael przetłumaczył 30 tysięcy stron z tybetańskich tekstów. To jest 30 tysięcy stron mądrości. 38 tysięcy wyjaśnień o tym, jak pozbyć się problemu i zostać szczęśliwym. I to są bardzo głębokie. To jest bardzo głęboka wiedza i ja rozważam to po 50 latach wysiłku, które on dołożył, żeby to zrobić. I ta jakość, ta cecha jest czymś szczególnym. I dla mnie nie jest czymś prostym ta cecha. To nie jest jakaś stara osoba na chmurce, która dba o mnie. Kiedy to robię, to prościej czuć wdzięczność do kogoś konkretnego. Jest to powiedz dla ludzi, którzy już praktykują, jak praktykować te 7 składników. Możecie też w tym czasie wyobrażać kłania się przed wszystkimi żywymi istotami i przed każdą oświeconą osobą na całym wszechświecie. I możesz sobie wyobrazić, jakie nasiona będziesz zasadą, kiedy, jeżeli będziesz to robił. I o tym się mówi też w modlitwie Samanty Kadry. Kolejny. Zróbmy krótką medytację. Okej, zróbmy. Zróbmy medytację. Zamykajcie oczy. Usiądźcie równo. Wyobraź sobie, że oczyściłeś się w swoją przestrzeń, zrobiłeś ofiarowanie, zaoferowałeś coś świętym istotom. Możesz sobie znowu pomyśleć o problemie, który masz. Pomyśl o tym, że jeżeli się dowiesz, jak rozwiązać ten problem, to pomoże wszystkim innym, którzy mają taki sam problem. Rozwiązać ten problem pomoże. Wyobraź przed sobą swojego nauczyciela. Lubię wyobrażać go w postaci 16-letniego pięknego chłopaka z ciałem światła, silnego, mocarnego, pięknego, atrakcyjnego.
i całkowicie zdolnego pomóc mi. I wy tak samo możecie wyobrazić innych nauczycieli, jeżeli ich macie. Niezliczoną ilość nauczycieli. And then we do the seven ingredients to collect i potem robimy purify obstacles. 7 składników po to, aby nagromadzić dobrą energię i oczyścić się z przeszkód. Pierwszy krok. Think about one good quality of your teacher. Pomyśl o jednej dobrej cesze swojego nauczyciela. Może być historyczna postać, może Jezus, Mohamed, Krishna. Ktoś, kto jest sobie liderem, ktoś, kto ma, posiada mądrość i współczucie. And think about one good quality you want to develop yourself that your teacher has. I pomyśl o dobry cesze, którą chciałbyś rozwinąć w sobie, którą już posiada twój nauczyciel. Because it means you can get it too. Czuć radość z tego powodu, że ona, że też możesz ją posiadać. Zatrzymaj oczy. Powracaj do oddechu. Six preliminaries and seven ingredients. It's like a warm-up. I te 6 przygotowujących kroków i 7 składników są jak takie ćwiczenia przed treningiem. Ty idziesz głębiej z każdym krokiem. Jest odpowiedź, jak tutaj nie utknąć. Czasem można pół godziny siedzieć w tej rozgrzewce i na przykład liczyć swoje oddechy. Zwykle to są 10 sekund i wtedy ja przychodzę do kolejnego kroku. I to też ci może pomóc, taka podpowiedź. Axel, to był pierwszy składnik, drugi chupa, zrobić ofiarowanie, przynieść ofiarę. Możesz zrobić ofiarę w swoim umyśle, niekoniecznie to musi być coś fizycznego, jeżeli siedzisz w medytacji. Są różne warianty. Najlepszą opcją będzie coś, co zrobiłeś, wykorzystując mądrość, której się nauczyłeś tutaj. You exercised patience and you didn't get angry and you stopped yourself. That's a great offer. That's a perfect offer, right? And so you can usually nie rozezłościłeś się, mogłeś potrenować się w cierpliwości. I to jest też mogę zaproponować wam pomyśleć o czymś, co zrobiłeś w ciągu ostatniej doby, kiedy jakoś zastosowałeś ten wiedzę. Ja nauczyłem się czegoś, niewiele. Wspomniałem kilka słów i zastosowałem je w życiu. I nastąpił moment,
They want to get you te ofiary, włożyć ofiary. Bo tak naprawdę nauczyciel ma jeden cel. On chce, żebyś wybrał współczucie. I ty pokazujesz mu w tym złożeniu kierowania, jak ty to robisz. I to, że zastosowałeś tę naukę, sprawia, że oni są bardzo szczęśliwi, że stałeś się bliżej do rozwiązania problemów. Ty możesz przynieść kwiaty na przykład, wodę. So that's, and that's part of the setting up the altar part. This part is you're doing in meditation. This part. Taka ceremonia złożenia ofiarowania. Jeżeli masz ołtarz, to może być po prostu częścią twojej medytacji, a nie fizycznymi działaniami. Możesz kwiaty dawać niebu. Ja zwykle pokieruję swoją praktykę w medytacji. I think the main idea here that chcesz dodać o ofiarowania? The highest offering is when you do what you were taught. Wiedzieć, że głównym pomysłem jest to, że fizyczne ofiarowania nie są najwyższe. It's a pity I didn't bring balls. I think for the next class I should bring them and i przejdźmy dalej. Oh, the water balls? But that's part of setting up the altar. Myślę, że na kolejną lekcję przyniosę te kubeczki, miseczki. One są częścią tego, jak my robimy ołtarz. Nalewamy wodę. I te ofiarowania pochodzą z drewnianych tekstów, z tradycji Indii. Wchodzi w twój dom, bo ty dawałeś mu wody, żeby umyć jego nogi, żeby popić. Nie wiem, widzieliście te ceremonie, gdzie ogień oferują. Gdy oni spotykają się z tymi pięknymi świecami i zapaszkami. Ty możesz to po prostu wszystko wyobrażać. Because I remembered where it comes from. Every anger i tak naprawdę najwyższym ofiarowaniem będzie to, co powiedział, kiedy starasz się powstrzymać swój gniew. Skąd on pochodzi? Że gniew stworzy to więcej gniewu i ja chcę to zatrzymać. Chcę porozmawiać o kolejnym kroku. Trzeci składnik z siedmiu jest przyznaniem się. Ja pamiętam, myślałam o tym, pewnie to coś jest nieprzyjemnego, złego. Ale kiedy zaczynasz pracować nad tym, because it's strange, but we have this very strange habit, not that we are dishonest with spokój umysłu bardzo się zwiększa. My nie mamy tego przyzwyczajenia. My często bywamy nieuczciwymi nawet sami ze sobą. Zasłucha nie znaczy, że musisz czuć się, mieć wyrzuty sumienia. To znaczy, że są pewne uczynki, słowa, które powiedziałeś, zrobiłeś, o których z których sama się cieszysz i ja myślę, że to nie jest dobry uczynek, jest zły. I niestety jest smutno, bo już to zrobiłam albo powiedziałam i zasadziłam w swoim umyśle dobre nasionko i ono kiedyś wyrośnie. Jedyny człowiek, który będzie cierpieć z tego powodu, to jestem ja. I skrucha to kiedy
You don't have to, I mean, Geshe Michael was doing it. To jest, kiedy otwierasz swoje serce przed nauczycielem. You don't have to go to your teacher, you know, Geshe Michael to robi i ja czasem to robię z tobą, ale wy niekoniecznie musicie iść do nauczyciela, prześladować swojego nauczyciela. I have to confess you, and then you seem like he's, oh my god. Yeah, that's, I remember. Też, kiedy ktoś chodził za Geshe Michael i mówił, ja muszę się przyznać panu, ja... Pamiętasz? Tak pamiętam, miałam taki przypadek. Ja podszedłem do Geshe Michael i powiedziałam, ja muszę się przyznać w czymś. And I mean, it was... For me, it was something relatively simple, like I had bought the wrong ingredient for dinner or something that I was making. But I could see that it was funny to see the look of. Bill was cooking for Geshe Michael for me. To było takie proste. You could see the terror on his face. It was, like, oh. It was really kind of funny, actually. Yeah. So. Another ale disaster. Poczułam na jego twarzy. Takie przerażenie trochę, ale tak naprawdę to było wesołe, myślę. Więc to jakieś niedobre uczynki, o których chciałby się przyznać nauczycielowi. I co my praktykujemy w tej linii, to się nazywa sojong. On odbywa się każde 2 tygodnie i możesz to robi z twoimi przyjaciółmi, którzy są w temacie i wiedzą, po co, dlaczego chcesz się przyznać z czymś, że chcesz zabić dobre nasiono, które powinno się otworzyć. To jest taka tradycyjna ceremonia w klasztornym społeczeństwie. Taka oficjalna ceremonia, kiedy oni wyznają przed sobą takie grzechy, powiedzmy. I oni nie osądzają siebie nawzajem. Nasza natura ludzka polega na tym, że robimy błędy, popełniamy błędy przez ignorancję. Selfishness out of ignorance. I czasem przez egoizm to robimy, popełniamy, albo przez niewiedzę, ignorancję. You're just sitting down and thinking of something, you know, in a szakwa. You again. To jest, kiedy ty siedzisz w medytacji, po prostu i rozważasz w medytacji. Usually something if you're meditating daily. Nie o wszystkich swoich złych błędach. O 2-3 tych ostatnich, które dokonałeś. Coś, co zrobiłeś w ciągu ostatniej doby. Najczęściej to może być, kiedy byłeś niecierpliwy z kimś albo na coś, czymś. Zaleśliwy byłeś. Albo myślałeś, że twoje pragnienia są ważniejsze niż pragnienia, życzenia innych. I co najważniejsze tutaj, it can be better. Yeah. Here it's just a couple bad qualities from couple past days, maybe 24 hours. Na częściej było kilka niedobrych uczynków w ciągu ostatniego czasu albo w ciągu doby, których dokonałeś. It is important not to... Jest to, co robisz. Because everybody makes mistakes. Regularnie. I bardzo ważne, żebyś nie czuł się winny przez te again. It's
Actually, jeśli będziesz czuł się winny, albo będziesz krytykował siebie znowu i znowu, to będzie po prostu złą prawą medytacją. Czyli będziesz pracował na tym, żeby przebudzić swoje złe nasiona i dostać więcej negatywnych rezultatów. W tym nie ma sensu. Musisz świadomie siebie zatrzymać, trenować swój umysł. Przypominasz sobie czas od czasu, że to robisz. Możesz wykorzystywać sześciorazowy dzienniczek albo telefon. Budzi, przestać krytykować siebie. Większość już słyszała o kawo medytacji, ale jeżeli słyszeliście o kawo medytacji, to jest taka technika z DCI Geshe Michael. Ona trwa 10-15 minut. You're being happy about it. Pijesz kawę. Myślisz o czymś, co zrobiłeś i to wtedy zasila ten czynnik. Ty się cieszysz z tego, co dokonałeś i w taki sposób dodajesz siły temu uczynkowi. Albo się cieszysz tym uczynkom, którzy inni zrobili. You may regret here that you were thinking about somebody. Twoje rezultaty będą mocniejsze. Because it's in Western world, it's difficult to stop thinking about it, right? I ty tutaj też możesz czuć żal, jeżeli myślałeś o uczynkach innych ludzi. Cały system jest zbudowany tak, że wielu ludzi jest skłonnych do krytykowania innych. Dalej, ciesz się swoim dobrym uczynkom albo uczynkom innych ludzi. To znaczy cieszyć się czemuś, co ty zrobiłeś niedawno albo ktoś inny. Może widziałeś to, byłeś świadkiem tego. I rangwa w języku tybetańskim. I znowu, to jest coś, co się stało niedawno. Ty po prostu się cieszysz. Jesteś szczęśliwy. A co czujesz się dumny, ty powracasz do tego uczynku, analizujesz go. Jeżeli to jest coś, co zrobiłeś lata temu, i się cieszysz temu, to obudzasz te nasiona, przyciągasz je do siebie. Dlatego możesz kontynuować, wznawiać, zasiewać od nowa nasiona, albo możesz pomyśleć o czymś, co niedawno zrobiłeś. Pamiętam taką historię, Geshe Michael opowiadał o Kenie Rinpoche. On powiedział, że oni mieli jakąś wymianę między świątyniami i buddyści mieli pójść do kościoła katolickiego, a Ken Rinpoche był nauczycielem Geshe Michaela i w którymś momencie on był nauczycielem Billa. Ken Rinpoche powiedział Geshe Michaelowi coś zapisywać. Tam były takie pokoje dla powiedzi i Ken Rinpoche pytał u księdza, co jest. No, to są takie specjalne pokoje dla spowiedzi. I pierwsza osoba wchodzi, a z drugiej strony siedzi człowiek, który słucha tych grzechów. Ken Rinpoche mówi, Michael, zapisuj. My musimy też tak robić. Tam były też witraże kolorowe. Jemu bardzo się spodobały te kolorowe witraże.
Wtedy on zapytał, a gdzie? Co inne pokoje? Jakie? No, tutaj są kabinki dla spowiedzi w złych uczynkach. A gdzie są pokoje, gdzie ludzie opowiadają o tym, że zrobił ten dobry uczynek, taką dobrą rzecz? A gdzie są te pokoje? I katolicki ksiądz powiedział do swojego asystenta, zapisuj, zapisuj, teraz to zapisuj. Ja często opowiadam tę historię. Im więcej się uczycie, tym więcej widzicie w religiach wspólnych rzeczy. Oni idą różnymi ścieżkami, ale do jednego celu. Bardzo ciekawe, ja pamiętam, jak Jerzy Michael po raz pierwszy, kiedy go spotkałam, on wspomniał o tym i pomyślałam, to tak dziwnie, ja ci nie wierzę. On powiedział, najtrudniejszą rzeczą, którą przeżywają ludzie w tych naukach, to radość, to się cieszyć z swoich dobrych uczynków, których dokonali. Ja pomyślałam, nie, nie wierzę. I już ponad 10 lat praktykuję te nauki jako uczennica, jako praktyk, jako nauczyciel. Ludzie podchodzą, będą opowiadać ci o tym, co się złego dzieje w ich życiu, ale kiedy pytasz o coś dobrego, to oni, no, nic specjalnego. Tak niby to nie jest ważne. Bo ludzie rzeczywiście mają trudności z tym, żeby myśleć o tym, co dobrego zrobili. Po części to jest przez to, że oni nie uważają, że to jest coś wartościowego, a po drugie oni boją się tej dumy. Tej pychy. Ja uważam, że pycha to kiedy my myślimy, że jestem czymś lepsza niż ktoś inny. Wczoraj byłam lepszą pływakiem niż ta początkująca pływająca. Mniej więcej to takie przykłady, ale cieszy się to, kiedy myślisz, że o, dzisiaj zrobiłam coś dobrego na tej ziemi. To jest plus, że zrobiłam dobry uczynek. I to będzie bardzo mocne. I też będzie mocne, jeżeli będziesz podążać za tymi naukami. To będzie bardzo mocne. Jeżeli masz motywację nie tylko stać się szczęśliwą samej, żeby pokonać te wszystkie przeszkody, ale też nauczyć innych. Jeżeli będziesz miał taką motywację, to będzie jeszcze mocniejsze. Ile mamy czasu? Mamy jeszcze czas? Poprosić o nauki, to jest kolejny krok. Po prostu poproś. Chcesz kontynuować, mieć ten dostęp do nauk, mieć te nauki. I jedyny cel tych nauk, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby was męczyć, czy nauczać was tybetańskiego, albo wganiać was w jakieś ograniczenia, ramki, kategorie, jakoś ograniczać was. Oh, the slides. Do we have slides? Are we missing the slides? Mm-hmm. Oh, yeah, let's... No, my nie pokazujemy slajdu. Są niewidoczne? Przekonajmy się, że w ogóle je mamy. Jedynym celem tych nauk
jest to, żeby wyciągnąć was z tych cierpień, zaprowadzić was do miejsca tak, takiego cudownego, które nawet nie możecie sobie wyobrazić. Kiedy robicie te kroki, to poproście o nauki. Będziecie o to, Kenrin Poche, młody Geshe Michael. Yeah, this is a historical picture. It was made in. On tutaj ma pewnie tyle lat, co ja teraz. To jest zdjęcie w 70-tych latach. A więc krok poprosić o nowy. Pięknie. Ja nie widziałam go wcześniej. I to jest ta prośba o nauki, to jest to, jak polepszasz swoje życie. To uratuje twój świat. To jest to, jak uratujesz twój świat. To karma. Przyczyna, dlaczego to cię przyciąga, to twoje nasiona, ale nasiona się kończą. I ja widziałam ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani i potem oni po prostu zniknęli. Nie ma ich. Jeżeli nie będziesz ostrożny, życie się może wciągnąć z powrotem w rutynę. Proś o naukę i kontynuuj. Was to turn the wheel of Dharma for you. Tradycyjnym wyrazem jest poproś, żeby nauczyciel przekręcił koło karmy. Poproś nauczyciela, żeby dał takie nauki, abyś był zmuszony je praktykować. And ask these teachers. Poproś tych nauczycieli, święte istoty, cokolwiek by to był, żeby zostawał z tobą. To jest kolejny krok, tak? Wiecie, że Geshe Michael miał problemy ze zdrowiem. I co ja mogę zrobić? Jest długa modlitwa. Ja mogę się nim podzielić. W jednym z czatów w Telegramie. To jest po rosyjsku. My każdego wieczoru robimy tę modlitwę dla zdrowia Geshe Michaela. I znanym głupim uczynkiem. His students didn't ask him to stay. This is known as stupid. Kiedy Buddha Shakyamuni postanowił pójść odejść w nirwanę, jego uczniowie nie poprosili go zostać. I nie bądźcie jak oni. To jest szósty krok z siedmiu. To prośba świętych istot, żeby zostawali z wami. I poproście ich o błogosławieństwo. Chciałam jeszcze powiedzieć o prośbę o nauki. Wiecie, że nauki mogą być w postaci informacji. Jeżeli jesteś nowy, nauki mogą w różnych formach przychodzić. Jeżeli jesteś nowy, to po pierwsze musisz znać materiał. Nauki nie są najmocniejsze. Najmocniejsze są te, które byś nie chciał mieć, których nie chcesz mieć. Po prostu pomyśl o swoim życiu. Na pewno możesz przypomnieć jakiegoś trudnego człowieka w swoim życiu, który zmienił twoje życie na lepsze. Nie wiem, mi się wydaje, że ja po prostu jestem kolekcjonerem takich ludzi. I myślę, że fajną pracą jest to, kiedy się nie smutasz. Ty siedzisz sobie spokojnie. Jesteś szczęśliwy. Dalej jesteś radosny. Oczywiście nie jestem zainteresowana tym, żeby mieć trudności w swoim życiu.
Ale tutaj, kiedy prosisz o nauki, co możesz zrobić? Możesz poprosić o trudne nauki, jeżeli jesteś gotowy do tego. Możesz powiedzieć, jestem silny, silna, jestem gotowa do trudnych nauk, ale po prostu, tylko potem się nie skarżcie. I ty prosisz o błogosławieństwo. Czasem twoje osobiste, mentalne strumienia są najlepszymi nauczycielami. Więc piąte to prosić o nauki. Numer 6. Poprosić, żeby nauczyciele zostawali z tobą. Przykład, ja wiem, że nie jestem idealny uczniem, ale wiem, że robię, popełniam błędy. Ale proszę, 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 nauczaj mnie. Gotowa. I oni nie będą mieli się. Jeżeli rzeczywiście praktykujesz, to one przyjdą. Siódme. Dedykuj swoje dobre uczynki, które dokonałeś, wszystkim żywym istotom. Goła. Co jeżeli zrobimy to razem? Możemy wytłumaczyć to. Ty dedykujesz wszystkie dobre uczynki, oddajecie je. Nie możesz je zachować tylko dla siebie i położyć je do banku. Jedynym sposobem do tego, żeby to wróciło. Wyobrażasz sobie, że to robisz dla dobra żywych, innych żywych istot. Joga może być bardzo mocną częścią tych praktyk. Ty siedzisz, dedykujesz jogę, żeby to przyniosło w jakiś sposób dobrego wszystkim żywym istotom. I to uczyni praktykę mocniejszą. Ty mówisz, niech wszystkie żywe istoty mają zalety tej praktyki. Dostaną zalety. Zróbmy szybką opcję, bo bardzo ważne robić te 7 składników bardzo szybko i nie utknąć w nich. Usiądźcie równo. Staramy się wyrównać nasze kanały. Zamknijcie oczy. Można tylko przymknąć, jeżeli chcecie. One powinny być fokusowane. Plecy, ramiona na jednym poziomie. Broda paralelnie, równolegle do podłogi. I twoja głowa. Niezbyt jest wysunięta do przodu, do tyłu. Gdzieś po środku. Połóż ręce w wygodny sposób. One nie powinny tobie w żaden sposób przeszkadzać. Twoje usta w normalnej, naturalnej pozycji. Koniec języka dotyka lekko podniebienia. Zrelaksuj swoje czoło. I zróbmy 10 cykli oddechu. Zaczynamy od wydechu. I po medytacji trochę o tym opowiem. Koncentrujesz się na czubku nosa i odliczasz wydechy i wdechy.
Imagine your teacher in front of you. Wyobraź swojego nauczyciela przed sobą. To nie jest po prostu obrazek. Present, alive, happy, on jest przystojny, shining, szczęśliwy, świecący się. Jeżeli możesz wyobrazić go zrobionego ze światła przed tobą. You can feel the warmth and smell the fragrance of their body. Poczuj ciepło jego światła i to, jak pachnie. Then you make offerings. You can imagine I złóż ofiary. Możesz wyobrazić niebo wypełnione kwiatami. Albo coś dobrego, co zrobiłeś w ciągu ostatniej doby. Maybe some realization you had, some insight, or maybe you helped somebody. Jakieś realizacje, może komuś pomogłeś. Next confession. To wszystko możesz mu oferować. I dalej skrucha. Postaraj się pomyśleć o czymś, co zrobiłeś w ciągu ostatnich dni. Czuj żal za te uczynki czy uczynek. Wyobraź sobie, że opowiadasz o tym, przyznajesz się przed tą świętą istotą. Powoli będziesz mógł widzieć, wizualizować, zobaczyć, że on nie krytykuje cię. On mimo wszystko wiedział o tym uczynku. Dla niego to nie jest nowa informacja, ale on się cieszy twojej uczciwości. Teraz pomyśl o czymś dobrym, co zrobiłeś w ciągu ostatnich dni. I to powinno się różnić od poprzedniego uczynku. Oczywiście zrobiliśmy więcej niż jeden dobry uczynek w ciągu ostatniej doby. Może będziesz chciał cieszyć się z czegoś, co zrobił ktoś inny. Może nauczyciel coś zrobił. Albo jakiś polityczny lider, czasem oni robią coś dobrego. Musisz się cieszyć. Za Jezusa, za Marię Magdalenę. Albo wybierzcie kogoś szczególnego dla was.
now ask your teacher to continue teaching you. Teraz poproś nauczyciela, żeby dalej nauczał ciebie. Tell them that you want to study and to be a better person. Powiedz mu, że chcesz uczyć się i stać się lepszą osobą. Even maybe you are failing time to time, but you do your best. Może czasem nawet cierpisz porażkę. To i tak bardzo się starasz. Poproś nauczyciela, żeby zostawał z tobą. Żeby dalej dawał ci nauki. You can get these teachings from everybody, basically. Możesz dostać te nauki od kogokolwiek w sumie. And then imagine that I potem wyobraź sobie, że w swoim sercu zebrałeś te nasiona tych dobrych uczynków. I one są może jak małe ziarenka ryżu albo są złotego koloru. Wyobraź sobie z wydechem, wyobraź sobie, że będziesz się dzielił tymi nasionami, które zasadziłeś, ze wszystkimi, których znacie. Na drugim wydechu podziel się ze wszystkimi żywymi istotami, które żyją na tej planecie. I z trzecim wydechem podziel się z dobrymi nasionami, każdą żywą istotą we wszechświecie. Wyobraź sobie, że fale tych dobrych uczynków podróżują i dotykają każdą żywą istotę w każdym świecie, wszystkich świata w przyszłości. Przeszłości, w przyszłości i w teraźniejszości. I powracaj do swojego oddechu i otwieraj oczy. Okay, that was it. And it was okay. A bit slow. No i tak to wygląda. To było dość powoli, ale w swoim myśle możesz to robić szybciej. I to ci zajmie 5 minut, może nawet mniej. Ja uważam, że dobrze zapamiętać te 7 składników tybetańskich, jeżeli chodzi o zdjęcia, będziesz powtarzał je za każdym razem, kiedy siadasz w tej medytacji. Do końca twojej dharma kariery. I nie tak dużo słów tutaj jest. I tak naprawdę to bardzo dobrze zapamiętać te tybetańskie słowa. I musisz zapamiętać te 7 składników, żebyś ci mogli robić medytację. One są bardzo jasne, łatwe, proste. I kolejnym pytaniem będzie, jak was ktoś pyta, jak 6 przygotowujących kroków są związane z 7 składnikami. I 7 składników są częścią 6 przygotowujących kroków. Kiedy mówimy zgromadzić dobre uczynki i czyścić przeszkody, to znaczy te 7 składników. Jest to, jak my oczyszczamy przeszkody, gdy robimy
ruchę i całą resztę. My gromadzimy tę dobrą energię. I tak one właśnie taki związek mają ze sobą. Też ważne wspomnieć, że robimy to przyznanie w 7 składnikach. My też możemy, jeżeli je macie, jakiekolwiek z 3 typów ślubów, możesz chcieć oczyścić swoje śluby i są 3 rodzaje ślubów. Because you know what you will get if you will practice this vows. And in this system, in this lineage, there are 3 levels. First level vows called freedom vows. Wiesz, co dostaniesz, jeżeli będziesz praktykował. Są 3 poziomy. Pierwsze to śluby wolności, drugie śluby bodhisattwy i trzecie śluby to tajemne albo tantryczne śluby. I w tych 7 składnikach podczas skróty możesz oczyszczać swoje obietnice też. To właśnie to znaczy. Ile mamy 6 przygotowujących kroków, 7 składników. Też mamy dedykację. My modlimy się. Prosimy nauczyciela o to, żeby nas nauczał i zostawał z nami. Dedykujemy nasze dobre uczynki. I bardzo ważne wiedzieć różnicę między nimi. Modlitwa to prosić o pomoc, kiedy prosisz o pomoc. Kiedy prosisz, proszę, daj mi błogosławieństwo. Prosisz o pomoc w tej modlitwie. A dedykacja, kiedy ty coś zrobiłeś dobrego, i ty to oddajesz. Mój wysiłek przyniesie dobro wszystkim żywym istotom. Temu składam dedykację. Często my to robimy. Albo my pracujemy nad jakimś projektem. I ja mogę na coś szczególnego zadedykować. Ja mogę pomyśleć o czymś dobrym dla jakiejś określonej osoby. Czyli dla dobra jakiejś innej osoby albo ludzi. Na tym polega różnica. My to robimy, a modlitwę po prostu prosimy, aby dedykacji my to oddajemy. Tak naprawdę nie możesz naprawdę tego oddać, prawda? Ty dostajesz to z powrotem. I to też ciekawe, dedykacja może być w 2 formach. To może być o czymś, co już zrobiłeś i co ciekawe, możesz też zrobić, jeżeli ja zrobię to, to jest inny rodzaj dedykacji. No, ale tak naprawdę to coś takiego jak łapówka, gdy się umawiasz z określoną osobą, próbujesz dać im łapówkę. Mogę je zadekować, żeby mieć dobre słowo. Oczywiście mogę, ale to byłoby głupio po prostu zadekować na cel samochód. Jeżeli jestem bardziej mądra, to zadekuję to temu, żeby pomóc, żeby wszystkie inne istoty mogły. Nie możesz przechytrzyć karmy, to nie jest możliwe. Twój umysł dowie się, co twój umysł robi. I ostatnie, myślę. Jaką robotę będziemy robić po to, żeby praktykować te 7 składników? Coś, czego nie omawialiśmy jeszcze z Billem. Jeżeli chcesz
naprawdę zgłębić te praktyki. To jest to bardzo ładna praktyka. Robiłam ją gdzieś w roku, nazywa Tysiąc Aniołów Niebios Mogłości albo Ganden Hlagyama w języku tybetańskim. Bardzo ładna praktyka. To jest bardzo ciekawa historia. Ona była napisana przez Kapę dla swojego nauczyciela. Bardzo piękna poezja w języku tybetańskim. I ma bardzo dobre tłumaczenie w języku ukraińskim. Nie wiem, jak w innych językach. Jego nauczyciel wrócił tę modlitwę i powiedział, ty jesteś moim nauczycielem. To był Renatwa nauczyciel? Ja nie wiem. Jason Kappa powiedział, ludzie muszą robić tę modlitwę tobie, mój synu. Nie wiem, czy tak. I w tej praktyce to, jak ty wyuczysz te siedem składników i to jest to, jak ja się nauczyłem tych siedem składników. I druga praktyka, możesz pojechać do Diamond, żeby zrobić Lamrim. A w kwietniu był Lamrim. My dostaliśmy praktykę. To jest bardzo wielka wersja Giorgio, tych siedmiu składników. Bardzo zdetalizowana, bardzo długa i też możecie ją praktykować. Chcę wyjaśnić, dlaczego musimy na wydechu się koncentrować. My zaczynaliśmy z praktyki oddychania. Pierwsze, bo nie chcemy zakończyć ze śmiercią, kiedy robisz swój ostatni wydech. To znaczy, że zmarłeś, a my nie chcemy. I kiedy robisz wdech, to znaczy, że umarłeś, a my nie chcemy umierać. Dlatego najpierw mamy wydech, potem robimy wdech, pierwszy wdech życia. I wychodzimy na inny poziom życia. Najpierw wdech i potem wdech życia. Jest bardzo ładne wyjaśnienie w jodze. To jest też bardzo związane z waszymi wewnętrznymi wiatrami, kanałami i czakrami. Druga przyczyna, dlaczego zaczynamy z wydechu, a nie z wdechu, to jest to, że kiedy medytujemy, mamy taki stan, że macie niby bardzo dużo powietrza w płucach. Kiedy medytujemy, to czasem nawet chce się nam zrobić dwa wydechy. Czyli ty wdychasz i robisz dwa, czyli podkreślasz tak niby ten wydech i to ci pomaga uziemić się w medytacji. Bo medytacja, tutaj w medytacji nie chodzi o kosmosie, lataniu gdzieś tam. Ty musisz być bardzo skoncentrowany na tyle, na ile możesz, żebyś mógł obserwować najlepszy film, który tylko możesz wyobrazić. I naprawdę już się zmęczę. Ja tutaj siedzę i myślę, gdzie muszę złapać go za rękę. Dobra, i to wszystko na dzisiaj. Zamykajcie oczy i zróbmy dedykację. Zadedykujmy każde nasionko, które zasadziliśmy najlepszym rzeczom na świecie. Jeżeli to jest prawda, że zrobiliśmy to piękne, tę piękną lekcję, to zadedykujmy tę lekcję
good as we can. I mean, to our perfect meditation. Żebyśmy medytowali tak dobrze, jak tylko możemy, żebyśmy doszli do naszej idealnej medytacji. Żebyśmy mogli przybliżyć się do najmocniejszego obiektu, który zmieni naszą świadomość, nasze ciało, cały nasz świat. Na lepsze miejsce, na lepsze ciało i będziemy absolutnie szczęśliwi i nie umrzemy. To jest ważne. Nie będziemy musieli umrzeć, umierać. I z pomocą tego, osiągnąwszy to, będziemy nauczać wszystkich innych też, żeby oni mogli zrobić to samo. I teraz możecie zrobić 3 wydechy. Tak robiliśmy wcześniej. Wydykuj nasiona swoim bliskim, potem wszystkim na planecie i potem wszystkim żywym istotom we wszystkich światach i wszechświecie. Powracaj do swojego oddechu, otwieraj oczy. I my kończymy o czasie. Dziękuję bardzo wszystkim. Widzimy się jutro na 2 cudownych zajęciach. Przepraszam, że trochę później niż zwykle robimy zajęcia. Jeżeli to nie jest dla Was komfortowe, to oglądajcie w nagraniu. Jeżeli przyjdziecie już online, to będzie coś szczególnego. My z Billem omówimy to. Dziękuję. Dziękuję tłumaczom, dziękuję technicznej ekipie. Tłumacze, jeżeli wciąż mówimy bardzo szybko, to proszę dawajcie nam znać. My wolniej, obiecujemy.